Drodzy Państwo, za chwilę na tej scenie pojawi się 7-letnia dziewczynka, która razem z babcią uciekła do Polski. Jej rodzice zostali w Kijowie. Amelia spędziła 6 dni w bunkrze. Nadzieję dawała jej piosenka. Kiedy śpiewała, milkły gwary i odgłosy wojny. Amelia nie będzie na scenie sama. Towarzyszyć jej będzie Katarzyna Łaska, jedyna Polka, która śpiewała na Oscarach. Przyznacie Państwo, takiego duetu jeszcze nie było. Piosenkę Mam tę moc z filmu Kraina Lodu zaśpiewają Katarzyna Łaska i Amelia Anisovych. Zapraszamy! Na skończach biały śnieg nocą lśni i nietknięty stopą trwa. Królestwo samotnej duszy, a królową jestem ja. Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra. Choć opieram się, to się na nic nie zda. Niech nie wie nikt, nie zdradzaj nic, żadnych uczuć od teraz tak masz żyć. Bez słów, bez snów, łzą nie dać się. Lecz świat już wie. Chcę odno, na wolę szugnę odno. Chcę odno, nie zdołała. Amelia i Kasia, wielkie brawa za ten niezwykle poruszający występ. To dla Was. Gratulujemy. A to jest mama, drodzy Państwo. Mama Amelii. Bardzo pięknie dziękujemy. Chodź tu do nas, Amelko, jeszcze. Drodzy Państwo. Ona chce z mamą. Nic dziwnego, też bym chciała na jej miejscu.
Tak poważna scena, taka kruszynka, a taka dzielna i tak pięknie zaśpiewała. A takich dzieci jak Amelia jest już tysiące w Polsce. Dzieci, które znalazły swoje schronienie przed wojną, przed bombami, właśnie tutaj, w naszym kraju. Jeszcze raz bardzo pięknie wam dziękujemy. Byłyście cudowne, wspaniałe. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Myślę, że zgodzicie się państwo ze mną, że muzyka ma moc zmieniania.